Witajcie Myszki z tej strony Dragon w kolejnym odcinku z Harzon 4 na aplikacji Case Redux. Polska dozyt jako wiślańska anarchia. W ostatnim odcinku w sumie przybyła do nas cała zgraja naszych sojuszników, więc uznałem, że w sumie warto byłoby wykorzystać to i zaatakować Niemcy, dlatego że wiecie, no, ci sojusznicy na coś czekają. W takim razie po pierwsze zapiszę, jak zwykle, żeby nie zrobić czegoś głupiego. I zapomniałem włączyć im tego. Okej, więc i tak powinniśmy sobie poradzić. Więc tak, oprócz tego, że dostajemy mega dużo bonusów, to pytanie jest takie, jak to z powietrzem wygląda. Jako tako. No i nasi sojusznicy w większości postanowili, że chyba sobie uciekną. Ponieważ dosłownie część po prostu wyszła sobie stąd. Nie powiem, ciekawie to zrobili. Ci to w ogóle... Chodzi o to, że ja jak chcę ich złapać, to ja kompletnie mogę im narysować rozkaz. O! Udało mi się, że akurat teraz mi pozwoliło, a wcześniej nie. Tak więc próbujemy coś zrobić. Może zmniejszmy sobie trochę intensywność rozkazu. I tak, no jak sami widzicie, Niemcy chyba jednak aż tak łatwi nie są pokonania. Z trochę dywizji trzeba jednak przebrnąć. Udało nam się na nadbałtyku udać przebić. Tak naprawdę, jak mówię, mamy trochę korów na tym świecie, więc nie będzie problemu, ale musimy się przebić w głównej mierze to, bo to bez, jeżeli się tego nie przebijemy, no to będzie słabo. Jak tutaj wygląda, no się przebili tutaj jedną prowincję. Znaczy nasze dywizje, jak to wyglądają, ich dywizje mają mnóstwo tego i nie powiem, dosyć ciekawie są skomponowane. My nigdy byśmy nie mieli aż tak dużego, jeżeli chodzi o zasoby. Zasoby po prostu jakiekolwiek byśmy wypełnili te dywizje. Okej. Może zacznijmy bombę atomową robić. Będzie... Na pewno się kiedyś przyda. Okej, co możemy wykorzystać? Możemy tutaj... Wam też rozdaćmy dalej, ale... Zawsze to coś tam wychodzi, coś tam trzeba wcisnąć i się kończy na tym, że ledwo co można tam porobić. Widzę, że tutaj kompletnie, ale to kompletnie dywizje przechodzą. A my wiemy, że nie lubimy tego przejścia. Okej, widzę, że tutaj jednak się nam udaje trochę porobić. Możemy trochę wykorzystać tych dywizji, żeby się zajęły tym. No i taka nasze życie. Ta komuna się pojawiła, nawet nie wiem skąd, ale okej. Trzy dywizje możemy wrócić w takim razie tutaj. No i powoli wygląda na to, że sobie radzimy z tym. My straciliśmy no nieco, a nasi sojusznicy jeszcze więcej, więc się nie dziwmy, że ich tam popchnęli do tyłu, jeżeli im się zapewne manpower skończył. Naszą główną strategią jest to, że próbujemy cokolwiek zrobić. I what the heck? Gdzie zdesantowali? Chyba to jest czas desantów, nie powiem. Tutaj samolotów ledwo co jest. Się nie dziwię, że sobie radzimy. Dobra. Zajmijmy się w takim razie tym. Jakieś dywizje artyleryjskie. One są dobre tylko, żeby szybko wygrać po prostu wojnę graniczną. Tak to nie są. Wydaje mi się, że nasze dywizje tylko tutaj pchają do przodu, więc wszystko, co jest zielone, to w sumie nasza wina.
Oprócz oczywiście obrony. Obrona to jest akurat tamtych sprawa. No jak to wygląda? No, bronimy się przy Warszawie, to jest taki jeden z plusów. Białoruś już prawie padła, więc dosłownie jak sobie tutaj wszystko zajmiemy, wydaje mi się, że tutaj możemy też ich odciąć, ale to będzie zależało od tego, jak się tam nam uda. Więc wydaje się, że jest wszystko ok. Białoruś upadła. Możemy ulepszyć nasze karabiny kolejny raz. Ja nawet nie wiem, jak to się dzieje. Ja co chwila patrzę na to i że muszę ulepszać karabin. Znaczy mi jest na 11 poziomie. To jest, to było ostatnie ulepszenie. To było chyba to. No, nasze karabiny, nie powiem, trochę kosztują, ale za to są... No, mają dosyć bonusy, nie powiem. Co tutaj dalej porobić? Tutaj jest do przodu. Możemy sobie tutaj zrobić. I... Dobra, sobie ciągniemy. Dobra. Okej. Tutaj jest jakiś... się jakiś zrobił pociąg. Dobra, zajmijcie się tym. Widzę, że od zachodu możemy popchnąć, od wschodu to tak, takie słabe dywizje były. No i, że tak powiem, tak, Warszawa upada. Nic nowego. Tutaj też jakoś się rozstawiają. Więc moglibyśmy się, nie wiem, zająć tymi okrążeniami. Znaczy się chyba dzięki temu, że my dołączyliśmy, to się trochę nasze sojusznicy nieco rozgarnęli. I też widzę jakieś okrążenia. Więc niech się zajmą tym. Jak mówię, no w sumie to jest nasz trochę taki, nie powiem, nasz... nasza stolica, ale z drugiej strony jesteśmy anarchistami. Dobra. Się ci zajmą tym. Ci tym. Powinno powoli zejść. Warszawa została pokonana. Reszta kraju walczy. Tutaj też na Kaukazie trochę powysyłali dywizji. Chodzi o to, żebyśmy sobie zrobili wreszcie ten jednolity front. Walka na bagnach nie jest zbyt przyjemna. Uj. I odcięli nam trochę dywizji. Oj, Niemcy jeszcze włączyli. No, trochę dywizji poszło. No nie powiem, to jest zasługa tak zwanej potęgi. Po prostu najbardziej dziwnych mechanizmów hoja. Okej, w takim razie niech tutaj sobie zaczniemy ustawiać nowy front. Wreszcie możemy. I to chyba będzie... czy możemy coś dać takiego ważnego od niego? Nie, tylko możemy charyzmatik. Co ty dajesz? Masz nic ciekawego. Infantry Expert, no to zawsze coś ciekawego. Teraz jest pytanie, czy mam jakieś wolne dywizje, które nie wiedzą, co robić. Nie, wszyscy wiedzą. Ile dywizji jest przypisane do tego? Ledwo co mogą, jakieś 30.
Okej. Okay. Musimy sami porozdzielać. Na razie się bronimy. Ale jak tu mówiłem. Powoli do celu. Straciliśmy Polskę, ale ją odzyskamy. I w sumie chciałem powiedzieć to, że w pewnym czasie, ale skończyło się na tym, że odzyskamy ją natychmiast. Jak tylko ogarnęliśmy sobie linię frontu. No tutaj też widzę, że sobie jak ogarnęliśmy ich, to już wreszcie coś się dzieje. No, to nie jest tak, że nasza baza technologiczna, w sumie była baza technologiczna, była tam, ale nie tak, że cała baza. No, większość bazy w sumie było tutaj, ale no, udało nam się odbić. Większość, w sumie też, większość tego, co ustawiłem wcześniej na budowę fabryk, właśnie teraz zaczęło się budować, więc uzyskiwaliśmy w międzyczasie. Tutaj jakieś rzeczy połączajmy. Realnie rzecz biorąc, w ogóle statków nie robiłem, nie tykałem się statków, więc to mogłoby pójść. Tutaj w ogóle takie, oni takie, o nie, nic nie możemy popchnąć tymczasem na wschodzie. No tak powoli popychamy, szczerze powiem. Jeżeli chodzi o produkcję, no to czołgów nam brakuje, ale karabinów to nam nie brak. Artylerii też nam nie brak. Samoloty... Nie powiem. O, tak. Wreszcie się naprawiło, bo tutaj wreszcie zrobili coś takiego, że teraz o wiele lepiej jest z tym... Nie, nie potrzeba nam z tego. Myślałem, że to Słowacja przez chwilę. Nie wiem dlaczego. Tutaj się rozstawili na Sewastopolu. Ciekawie. Nie potrzebujemy waszych dywizji. Ciekawe, kto jest teraz potężniejszy. Chyba my jesteśmy potężniejsi od komuny. Znaczy się na pewno armię mamy mniejszą, ale tak ogólnie. No na 45 za to, że dużo walk zrobiła. Jezu, w międzyczasie to my już połowę ich walk zrobiliśmy. I już... Nie wiem, jak to się dzieje, że my dosłownie mamy problem z zdobyciem własnych starych terenów, ale przez Pomorze to my po prostu jedziemy jakby to było nasze kiedyś. Kiedyś to było nasze, ale że to jest jakby to były nasze no wcześniejsze tereny. Wow, nie powiem, nigdy nie słyszałem takiego dźwiękowego bugu co przed chwilą. Ale wiecie, no jeżeli połowę świata zapewne widzimy teraz, więc może to jest ten powód, że taki dźwiękowy bóg był. Ale i tak to nic nie popije tego, jak to się nazywa, co ostatnio jak grałem. Albo Blues, że zmienili dźwięk jednego na ten desant i człowiek taki dostawał, dosłownie szalał. Nie wiem, kto pomyślał, że to będzie dobry. To jest najgorszy dźwięk w grze. To wtedy się rozglądasz dookoła mapy. Co się dzieje? Okej, co nam się zrobiło? Co się zrobiło? To tak naprawdę możemy przeciwko Niemcom, a Niemcy mają dobrą bronę. No już trochę nam się dźwięki bugują. Mi wcześniej... Znaczy się to ogólnie słuchawki mam problem z tym, że się czasami odpinają. Ale też się odpięło i takie... Ej, dlaczego nie ma? I właśnie się odpiło w takim idealnym momencie, że jak się muzyka kończyła. Ale widzę, że już się bronią, tak bardzo mocno się bronią. Nie wiem, dlaczego bronią się akurat na Warszawie. Co się dzieje, że nie potrafią się bronić na Warszawie, a kompletnie się nie potrafią bronić. No, więc jak te dywizje wrócą, to powinniśmy mieć nieco powinny nam poprawić się. Tutaj ciągle dostajemy chyba ulepszenia do arty. Jakieś już takie końcowe. Więc możliwe, że już niedługo będziemy mieć mniej końcowe artylerii. Tak, to jeszcze jest ostatni. Ten art atak plus 100%.
Nawet pięknie to wygląda. I też nie mamy. Ten z czołgami chyba też niedługo. No teraz będzie przychodziło to, więc nawet takie, że bonus. O, tutaj nie sprawdzałem sobie, bo w sumie nie wiedziałem co pójść, ale pójdę w takim razie medium. Weźmy sobie to. To sobie trochę nam usunie tej negatywnej. No i prawie Kaukaz zdobyliśmy. Znaczy się to jeszcze nie jest Kaukaz, bardziej Don Kuban, ale wiecie no. Jak idzie się na Kaukaz, to się mówi Kaukaz. Tutaj wszystko mamy wybadane. Tutaj już możemy robić. Kurde. Ci agenci. No i tak naprawdę tutaj próbujemy się przebić. I... No i tak raz nam idzie, raz nie idzie. Tutaj się przybili. Tak naprawdę potrzebujemy o wiele więcej jakichś dywizji, jeżeli chodzi o pancerne. Jak sami widzicie, produkcja nie jest zbyt dobra. Chociaż mało, mielibyśmy materiały na to. Sprawdźmy w takim razie. No, nie powiem. Trochę to słabo idzie, ale artyleria. Konserwacja artylerii nam jeszcze pozwala. Niech się tutaj tym zajmą. Są nie jedna dywizja. Okej, okay. I teraz trochę dywizji wróci. Tak naprawdę mało co to zmieni, ale będziemy mogli sobie popchnąć to nieco jeszcze bardziej. Robimy już ostatnie. Wait. Chciałem skancelować to. W takim razie wykorzystam tą trik. Chodzi o to, że tutaj zawsze robię sobie automotive. Dlatego, że to po prostu automotive mam mało tych do badania, więc lepiej sobie tak wynaleźć. Okej. Okay. Więc jak sami widzicie, mamy mega dużo medali. Co najwyżej pomiędzy odcinkami już zrobię. To już jest tak naprawdę końcówka. Endgame. Taki totalny. Oni nic nie mogą zrobić. Że ja mam kory dosłownie nad tym wszystkim za sobą. No czołgi to 10 dziennie? To nawet spoko liczba, nie powiem. No, tutaj nie będziemy sobie. Co Bułgaria? O nie, jak się ktoś dostanie na wyspy, to już się nie wydostanie. Może im się uda. Ale dywizje, wiecie, dywizje brytyjskie są. Kurde. Gdy jest późno, to już nie pamiętam języka polskiego, są. Raz zróbmy już sobie tutaj. No, udało się odbić ich. Oni mają takie... Znaczy się, oni mają takie drzewko bardziej robione na wyzwolenie się. Więc tak trudno mi opisać, że jest dobre. No, jakieś tam dali. Dobra, udaje nam się wejść i wejść z powrotem i odpychają nas. Dobra, ważne jest, żeby zdobyć serce. Są blisko już mojego miasta. Okej, tutaj włączmy sobie nieco. O, odbili nas. Czy już się tak skupiają na nas nieco. Ale nie powiem tak, raczej manpowerem nas nie pobiją. Mając trochę tego manpowera, ale chodzi o to, ile mają takiego własnego. Jak wygląda ten generał? No, ma nawet spoko. Nadal ma ten ulepszenie, ale nie chcę mi się dawać go. Dobra, powoli tutaj przybijamy się dosłownie. Rzeki nie są aż takie łatwe. Mam wszystkich agentów złapanych, więc niech oni umierają. Trochę długo będzie to.
Okej, Infantry Expert niech dostanie. No mamy mało generałów z Traitem, więc raczej nie dostaniemy adeptivu. Czy ten dostał kolejny, w sumie już dostał Rangera, wow. No to w sumie w zachodnia część Niemiec jest w sumie taka trochę zalesiona. I teraz robię jeszcze tak dla fan, pod fan, kompletnie. No, linia się przesuwa w bardzo minimalnym stopniu. Wydaje mi się, że to nasze dywizje atakują. Więc... No, powoli dostajemy jakieś dywizje, ale mówię. Kompletnie... Chodzi o to, żeby te dywizje dostawać. Więc wystawię je. To już jest w sumie miejsce na ostatnią armię. Tutaj Chiny zrobiły Zjednoczony Front, aż tak źle jest? Wow. Wow, naprawdę jest źle. Czy się Japonia walczy tam przeciwko większości, ale naprawdę jest źle. Ale jak to wygląda z czołgami? Pokazuje nam, że szybko to odbijemy, tylko że pewnie tego nie widzę. Nawet jak jest większą produkcję, to jest zmniejszona, więc... A i znowu przez Pomorze wyszliśmy. Się zbliżamy, oddalamy. No nie wiem. Tutaj Francja też nie jest jakaś... Nie stoi jakoś mocno. Badań jest mnóstwo. Wiecie co? Może zrobię cięcie i ja dosłownie wrócę, kiedy już pokonamy ich. Bo kompletnie nie widzę sensu, żeby nagrywać kolejny odcinek, w którym po prostu pokazuję to samo, że oczekiwanie na to, jak wygramy wreszcie. Jak sami widzicie, to jest po prostu raz przegrywamy, raz wygrywamy. Jesteśmy na takiej samej pozycji co wcześniej. Jeżeli chodzi o samoloty, to już w sumie zaczęliśmy. Mamy już w sumie bardzo dużo samolotów na zapas, więc moglibyśmy zacząć sobie wystawiać je. W takim razie widzimy się za chwilę i zobaczymy się, gdy już Niemcy będą pokonani. I to jest nowość. Okej. Nie spodziewałem się, że Austria dołączy. Dobrze, że włączyłem akurat nagrywanie, kiedy już się zaczęło tutaj. W takim razie ta armia. A jak zwykle. Okej, dołączyli już. I nie powiem, akurat dołączyli, kiedy zacząłem wygrywać, więc chyba tak po chamsku to zrobili. Okej. I się taki front zrobi, oraz też zostawiłem ten front, który już od razu stracił rozkaz. Nara, dalej. No, na szczęście wystawiłem nieco samolotu, więc teraz te samoloty się jakoś podzieliły. Ogólnie przez pewien czas w ogóle 30 samolotów niszczyłem dziennie tutaj, więc było ciekawie. Jako że i tak walka jeszcze trochę potrwa, to mogę porobić te rzeczy.
O, się nam te samoloty zrobiły. Zauważyłem. Dobra, w takim razie może spróbujemy tej orła zrobić. Będziemy teraz odrzutowe samoloty produkować. Nie sądziłem, że dojdę do tego momentu. A tutaj jest? Wow. Nie wiedziałem, że to jest anti-tank armor card. Ok, w takim razie wysłaliśmy tutaj. I jak to wygląda? My w sumie tak naprawdę zaatakowali i tutaj od tej strony nas wzięli. No tutaj to w ogóle nic nie mamy. Więc trochę słabo. Ale jak mówiłem, no mamy dosyć dużo korów, więc realnie nic tam nie mogę zrobić. A teraz jak się wbijamy, no to dopiero nic nie mogą nam zrobić. Okej, więc no czekamy, jak Niemcy skapitulują. Bo to jest jedyna rzecz, która może nas zbytnio ratować. Tutaj co jest? O, masz los. No to jeszcze trochę poczekamy. No a tutaj, no to musimy po prostu czekać, jak się jakoś połączymy frontami. Te góry są najgorsze. I znowu kasus z złych frontów się nam odpala. Naprawdę nie wiem, co mówić, bo bardzo, ale tutaj bardzo próbowałem, żeby tutaj jakoś ich ominąć, czy coś takiego, ale skończyło się na tym, że wrócili. Dobra, co tutaj? 773 dni? What? To jest jakoś do przodu? Chyba tak. To właśnie jest tak specjalnie zrobione, że jest do przodu. Żeby nie brać tego, bo jak się bierze, to wtedy się ma dużą przewagę. Okej, więc może sobie tutaj poróbmy nieco. Już powoli wchodzą do walki te samoloty. No dosłownie już odrzutowce latają. To są orły. Mamy jednego orła. Dobra, powoli się tutaj załatwiam. O! Się chyba już tutaj wyłączyło Middle Europa. I się już wszystko włącza. Okay. Dawaj tę flotę. Moja flota. Moja flota. Moja flota. Moja flota. Dominiki też można. Okej, okay, więc co? To bierzemy. Też bierzemy. Boom. Tutaj. Ja powiem tak, ja po prostu tutaj podzielę tak, żeby było porówno. No, myślę, że tak, możemy tyle wam oddać. Resztę my weźmiemy. Nie wiem, czy kończyć tą wojnę, bo realnie mówię, jest inna seria, gdzie robiłem World Conquest jako Polska. Teraz nam zostały jakieś nowe setki. No i komu to oddać? Nie wiem, Francji? Nie wiem, komu by to innemu oddać. Okej. Okay. Na pewno to oddamy Japonii. A to możemy oddać West Indies. Okej. Okay.
No i koniec tej wojny. Wreszcie. Jaka duża Japonia. No i jak mówiłem, zostało nam tylko to do pokonania. Chyba już nie będę pokazywać. I oczywiście nam się odblokowały te dwa cele narodowe, które są dosyć dobre. Oni nie zagrażają nam, my nie mamy też jakichś mega wielkich celów. Więc nie powiem, ta ścieżka jest taka normalną ścieżką z tych naszych podboostowanych ścieżek. To znaczy, że dosłownie kończy się na tym, że szukamy wyjścia, żeby się trochę porozwijać. Po czym jak się rozwiniemy, to możemy dosłownie wybudować wielką armię i pokonać Niemcy. Więc tyle z tego. Tak jak mówię, kolejną ścieżką będą nasi polscy komuniści. I zapewne pójdziemy tym gościem, ponieważ on ma tutaj fajne bonusy. Ten resource to market wydaje mi się, że to raczej nie tak powinien działać. A ogólnie rzecz biorąc, to tak naprawdę po co mi trzy infrastruktury? Powiedzcie mi. A to już nawet nie wiem. Bo nawet jak będziemy w Entencie, to znaczy się nawet Ukraina może by pomogła, będąc w Entencie. Bo wtedy byśmy mieli trochę połączenia. No ale zobaczymy. Tak naprawdę zawsze polega na pierwszym odcinku, jak do tego dojść i co tam dają eventiki czy coś takiego. O, mamy kuraka. Okej. Ogólnie się zastanawiam, bo mamy te wszystkie pięć monarchii, ale każda z nich to będzie to samo. Nie wiem, to jest nawet ciekawe, to jest nie jest ciekawe, to też nie jest ciekawe. Nie pamiętam, co to jest za Augustyn I, nie pamiętam, to jest chyba ten Grubas? Nie pamiętam. No i Karol Olbracht, no to wiadomo, że chodzi o to, że zdobywałem z powrotem to. No, monarchia na Kaiserreichu jest nudna. Dobra, był z wami Kaiserreichu. Okej, był z wami Trachol, piszcie w komentarzach, jakie chcecie kolejne serie. No to, cześć.